Partnerami programu są Zarząd Powiatu Środzieśląskiej, Centrum Sportu Amatorskiego, HBC Serwis i Sport Passion. Witamy w kolejnym 60. odcinku Futbol po Śledzku. Wraz ze mną stali fachowcy, eksperci Robert Kozak i Mateusz Jakubowski. Witamy. Witam panowie. Panowie, 60 odcinków. Mało czy dużo? Ale kiedy to się stało, panie? Jedziemy dalej, prawda? Tak jest. No, fajnie, bo dużo się dzieje, co oznacza, tak? Jest co tydzień o czym rozmawiać, więc to nas cieszy, prawda? Dokładnie. No teraz ten weekend już taki w pełni, można powiedzieć. Wszystko ruszyło, wszystko wystartowało, meczów od groma, niespodzianek też. Dokładnie. Także wy tutaj oczywiście, tak jak Robert gdzieś tam zaznaczasz na Futbol po Śledzku, to tu zdjęcie, tam zdjęcie, tu byłem, tam tak, byłem. Udało się w tym roku troszkę, jak to mówią. W kołkowina tych meczy było fajnie, no na centrum taki czwór mecz, tak, liderów pierwszych zespołów A-klasy, tak? Bo i Rokita, i Odra, no i Polonia też jako trzecia drużyna, więc tak naprawdę można było popatrzeć na taki ten czub tabeli. No, jakieś wnioski pewnie już ma. Są, no, prawda? Gdzieś tam to wrócimy do tego. Mateusz też wędrował, można powiedzieć, w otoczeniu, ale w tych troszkę niższych sferach. Tak, ja lubuję się w niższych ligach, więc dzisiaj byłem na meczu Ambrozji z Ciechowem i z Jerzmanowa z Kusami Pogalewo. Więc... Także będzie ciekawie, będzie o czym rozmawiać. No i też wiemy, że Robert był na meczu w Lubaniu, gdzie, jak to fajnie napisałeś, Gwiezdne Wojny, tak? Tak, no mecz taki naprawdę na wysokim czwartoligowym takim poziomie stricto, no bo tak te ostatnie dwa spotkania Polonii to takie były wiadomo, tak? Wyniki wysokie, ta gra była taka inna, tutaj naprawdę taki pamiętny z jesieni dobry futbol, zacięte spotkanie, pełne sytuacji, starć, parad bramkarskich, uderzeń, akcji z obu stron i tutaj 2-2, no tak wszyscy byli z lekkim niedosytem i goście, i gospodarze, no ale już na koniec zawsze rozmowy, tak jak będziemy tam mogli jakby posłuchać trenerów, to jednak podsumowali, że jednak ten remis to w miarę jest taki sprawiedliwy, no bo spotkały się naprawdę takie dwie drużyny z czuba i tu było widać, tak? To było widać, jak ktoś ma możliwość sobie obejrzeć skrót tego spotkania, to polecam, bo naprawdę jest na co popatrzeć z dwóch stron. Dużo, dużo fajnych akcji i ta intensywność taka bardzo wysoka, przez 90 minut spotkania, cały czas akcja, nie było momentu jakichś przystojów, tak? Cały czas tylko czy z jednej, czy z drugiej strony ataki, więc było na co popatrzeć i tutaj ci, którzy się wybrali do Lubania, naprawdę nie żałowali. Na pewno do historii przeszła bramka, tak? Łużyc-Lubań. Tak, dla gospodarzy, no takie naprawdę otwarcie mocne. Dla mnie taka piłkarska petarda. No fajnie to zagranie, udało się super to gdzieś tam powiedzmy gospodarzom zrobić, bo taka wrzutka z lewej strony, dobrze się złożył zawodnik do tego strzału, no i niestety Karol nie był jakby w bramce. Nie był w stanie tego złapać. Ja tylko dodam tyle, że wczoraj podczas treningu jeden z zawodników w Polonii, nie powiem który, no taką bramkę się strzela raz w życiu. No. Także no, gdzieś ta trochę taka złość była tego, że akurat to mu wyszło, akurat w meczu z Polonią. No ale też widziałem tę bramkę, naprawdę, no Stadiony Świata, tam ktoś fajnie napisał też i tak. Stadiony Świata. Ale co w dobre było w tym meczu fajne, to po tej bramce Polonia nie usiadła, tak? Nie dała się zdominować. Odpowiedziała tutaj, to był początek i za chwilę jakby przeszli do roboty i za chwilę było 1-1 i w końcówce pierwszej połowy oczywiście pokazał się ze swojej strony najlepszy. Skolingolski wykonał swoją robotę i strzelił fajną taką rameczkę do szatni, więc... 27 w sezonie. Tak, tutaj konia Myślenicko, bo to jest naprawdę mega jakby powiedzmy tutaj wyniki. Wszyscy gdzieś tam się kibice wypytywali co, jak, gdzie, skąd on się tutaj znalazł. No i Łukasz również został zawodnikiem kolejki 17, tak? Trzeba zaznaczyć, że... Także tutaj przede wszystkim myślę, że ukłon w stronę kibiców, tak? Wszystkich takich tutaj związanych. Którzy głosowali na Łukasza. Tam, więc... jak patrzyłem, przewaga była bardzo duża, tak? Także tutaj widać, że jednak jest to wszystko na fali, że to gdzieś fajnie się kręci. No i wyniki pokazują, że jednak Prochowiczanka przegrywał się, nie u siebie, ale przegrywał w Bolesławcu dokładnie. Już tylko jeden mały schodek do Prochowic, drugie miejsce. Także no robi się ciekawie, a Polonia potwierdza to, że no jednak ten okres był dobry, praca dobrze wykonana. Tak, tutaj to jakby wszyscy właśnie podkreślali, że widać było, że oba zespoły, no też Polonia jakby dobrze przygotowane są, bo naprawdę tutaj 90 minut to było no to walka, tutaj nie było jakiegoś momentu przystoju
I tutaj ta intensywność była bardzo wysoka w 60 minut, więc super naprawdę to wyglądało. No ja tydzień temu powiedziałem, że w tym meczu się rozstrzygnie, kto będzie na trzeciej pozycji, no i się chyba nie rozstrzygnie, tak? No na razie jest ten mecz jeszcze różnicy i te trzy punkty, no ale wynik identyczny jak w zeszłej rundzie. No widać dwa bardzo podobne zespoły, prawda? Bardzo tak. Poziom bardzo podobny i to jednak musimy poczekać na wyłonienie w kolejnych kolejkach, to będzie tą siłą. No tutaj już częściowo troszkę będzie już jakby rozjaśniona sytuacja w środę. Łużyce grają zaległe spotkanie ze Ścinawą, więc zobaczymy, tak. Czy doszlusują do Polonii i znowu będziemy jechać na podobnym jakby tutaj punktowym pułapie, czy po prostu coś tam zgubią punkty. Ale to jeszcze tyle kolejek przed nami, że tutaj na pewno te przetasowania będą jeszcze nie raz się jakby tutaj odbywały, więc dużo się wydarzy. Czekamy na dalej rozwój sytuacji i kolejne fajne spotkania. Po podsumowaniu naszego eksperta Roberta zapraszamy na wywiady trenerów. Witam trenerze, jesteśmy po spotkaniu, proszę krótką opinię. No bardzo fajne spotkanie dzisiaj w wykonaniu jednego i drugiego zespołu. Myślę, że ten mecz zapewnił kibicom dużo atrakcji, było dużo jakości w grze takiej typowo piłkarskiej, bo jeden i drugi zespół grał i wysokim pressingiem i potrafił się odnaleźć w niskim ustawieniu i z kontry. Ten mecz miał bardzo wiele faz. Też wynik się zmieniał, bo prowadziliśmy 1-0, później schodzimy na przerwę przegrywając 2-1. Ostatecznie w końcówce meczu wyrywamy 2-2, gdzie wcześniej mieliśmy my sytuacje na wyrównanie, których nie wykorzystaliśmy. Następnie Środa Śląska miała takie 100% na podwyższenie tego wyniku, gdzie my trochę szczęśliwie się z tego wybroniliśmy. No i finalnie myślę, jakby z przekroju całego meczu, czyli dosyć zasłużony ten remis, że obydwa zespoły tutaj wyniosą z tego spotkania po jednym punkcie. Głównie ze względu na to, że ten moment, który w tym spotkaniu był taki, jeżeli chodzi o sytuację, najlepszy dla Środy Śląskiej, wynikał z tego, że Łużyce musiały trochę się odkryć, zaryzykować, spróbować poszukać tej drugiej bramki. No Środa bardzo umiejętnie kontrowała, z czego rodziły się sytuacje. Aczkolwiek, mówię, jakbym tak jeszcze wrócił do pierwszej połowy, do tego, że mieliśmy też sytuację na podwyższenie wyniku na 2-0, których nie udało się wykorzystać. Za chwilę tracimy na 1-1, później bramka do szatni. Myślę, że zasłużony remis. Fajnie też pod względem takiego charakteru jeden i drugi zespół, tak, że nawet jak się odwracał ten wynik, to Środa przegrywając potrafiła odzyskać na 2-2, później my na 2-1 wyjść na prowadzenie, później my te 2-2 i Środa też nie stanęła, tylko szukała jeszcze zwycięstwa i do ostatnich sekund meczu ten wynik mógł się przechylić albo na jedną, albo na drugą szalę, bo jeden i drugi zespół jeszcze w ostatnich sekundach był często w polu karnym przeciwnika. Dziękuję bardzo. Trenerze, na gorąco jesteśmy po spotkaniu, niezwykle zaciętym, krótka opinia. No, jesteśmy po bardzo emocjonującym meczu. Meczu, który na pewno podobał się kibicom, którzy gdzieś tam za płotu oglądali ten mecz. Mecz, który zaczął się dobrze dla gospodarzy, którzy wyszli szybko na prowadzenie. Zrobiła się później lekka przewaga zespołu z Lubania. Udało nam się to przetrzymać. Zdobyliśmy kontaktową bramkę na 1-1. Potem mecz wyrównał się, gdzie wydawało się, że do przerwy będzie już tak zostanie. No, wyszliśmy z kontrą, długa piłka za plecy. Łukasz Kolimowski dobrze zachował się, uderzył po długim rogu i do szatni schodziliśmy, wyszliśmy na prowadzenie. Druga połowa, od początku mecz, walki z jednej i z drugiej strony. Wydaje mi się, że w drugiej połowie więcej z gry, szczególnie do około 75 minuty mieliśmy my. Stąd też dwie sytuacje, po których mieliśmy dwa słupki. No nie wykorzystaliśmy tego i no stare porzekadło mówi, że niewykorzystane sytuacje lubią się zemścić. Stało się to na bodajże 2 minuty przed końcem meczu. Niepotrzebny faul na około 25 metrze i gdzie gospodarze bardzo dobrze wykonywali stałe fragmenty gry i to był najgroźniejszy element, wydaje mi się, w tym meczu i zagrożenie dla nas. No niestety zemściło się to i mocno bita piłka, zamieszanie i straciliśmy bramkę na 2-2. Mecz
skoro zakończył się remisem 2-2, grały drużyny czołowe, no to ten poziom też odzwierciedlił te 4 bramki i ten podział punktów. Także no wyjeżdżamy z małym niedosytem, ale jednak szanujemy ten punkt i cieszymy się z remisu. Dziękuję bardzo. No trenerzy zgodnie. Można powiedzieć, bardzo podobnie się wypowiedzieli w tym meczu, że każda z drużyn miała swoje momenty i mecz miał kilka faz i troszeczkę niedosyt może czuć Lubań po pierwszej połowie, tak? Bo tam 2-3 sytuacje Karol Chwastek złapał. No ale w drugiej połowie, jak zaznaczył trener Pedryc, no przy stanie 2-1 jeszcze 2 słupki, tak? Tak, dokładnie. I to też troszeczkę szczęścia brakło. No taki mecz, jak to mówią wszyscy, sprawiedliwy remis, tak? W kolejnych spotkaniach Kochlice strzegą 1-1, tutaj strzegą, no nie łapie jakoś tych punktów, tak chyba jak myślał po tych wzmocnieniach, tak. Sytuacja coraz się trudniejsza, prawda? Tutaj większość meczu prowadził, większość meczu był jakby stroną, która gdzieś tam dominuje, ale ostatecznie na koniec meczu traci bramkę na 1-1, no i musi się zadowolić tylko jednym. Kochlice punktem. Też praktycznie walczą o życie, także tutaj, no tutaj. Taki mecz, naprawdę. No dla Kochlic ten remis, można powiedzieć, że taki może nie zwycięski, ale no... Lepszy remis niż... Nie, no tak, zdecydowanie. Chociaż pewnie licząc, że grają u siebie, liczyli na pełną pulę, ale wiadomo, tak? No, tutaj... no też wiedzieli, jaka drużyna przyjeżdża do nich, tak? Że Strzegom jest napakowany, tak? Że teraz troszeczkę się zmieniła ta drużyna, tak? Że to... Dokładnie. Ale to też było tak mówione w tamtej rundzie, tak? Że Strzegom będzie grał, będzie te punkty zdobywał, bo nawet tutaj graliśmy sparing, Polonia grała, tak? To też ten mecz był taki żywy, to nie był taki mecz, że to można było, o, pyk i pojechali, tak? Tutaj też każdy się spodziewał, że Strzegom będzie punktował i będzie w tej pierwszej szóstce, no, a jednak gdzieś czegoś tam brakuje. No i ta runda podobnie, tak, się zaczyna, że też niby jest ta jakość, niby jest ta drużyna, ale gdzieś nie ma tych wyników. Wyników jeszcze nie ma. No, no Ścinawa wymęczyła 1-0 w Jaworze, także tutaj Ścinawa w końcówce spotkania na razie ciuła te punkty, można powiedzieć, tak? Z Grębocicami też tam wygrany mecz, też niewysoko. Teraz z Jaworem. No zobaczymy, jak przyjdą mecze trudniejsze, tak? Tak jak powiedziałeś, Robert, no tak, teraz Lubanie. Teraz Łużyce, później za chwilę przyjadą do Polonii, tak? W następny jakby weekend. Później po tych jakby kolejce środowej, więc tej jakby jeszcze następnej, tak, prawda? Następny, później. Tak, no. Więc tak, no teraz gdzieś tam to za chwilę wyjdzie, jaki to jest jakby etap sezonu, rundy i... Tak, jak jest zespół przygotowany, tak? Bo tam wiemy, że problemy były, że mało trenowali, że kadra też tam dużo zmieniona. Tak, na razie tego nie widać. Na razie łapią punkty, myślę, że to spokojnie piąta pozycja, 34 punkty. No zobaczymy. Gryfów, Sparta, Grębocice 2-2. Tutaj taki mecz drużyn sąsiadujących ze sobą w tabeli. Myślę, że pogodzonych chyba już z losem. Podzielili się punktami. Obie drużyny strzeliły sobie bramki, także myślę, że na spokojnie. Karkonosze, Jędrzychowice 3-0. No, zwycięstwo jest zwycięstwo, tak? Bo teraz będziemy, wiadomo, odnosić się do tego meczu, że 8-1 wygrała Polonia, tak? Ale tutaj myślę, że zwycięstwo jest zwycięstwo. Tutaj pewnie im głębiej, gdzieś tam, im dalej w rundę, to te wyniki będą gdzieś tam, wiadomo, nie? Te zespoły, tak, już tak mówią. I wracają zawodnicy i tam się dużo dzieje, więc kształtować. Dokładnie. Kunice Jerzmanowa 4-1, tutaj pewne zwycięstwo Kunic, też dobry start Kunic, czułają te punkty. Bolesławiec Prochowice, myślę, że tutaj spora niespodzianka, bo Prochowiczanka spore zmiany kadrowe. Tak, sporo nowych twarzy, ale gdzieś... Na razie jeszcze te tryby tak coś pomału się... Tak, mi się wydaje, że tutaj Prochowiczanka to przede wszystkim strata Bilokina, tak? Który przeszedł do Polkowic. Tak, i tak jak widzieliśmy go w meczu z Polonią, czy w innych spotkaniach, to była postać bardzo wiodąca, tak? On tam, można powiedzieć, że robił największą robotę w tym zespole, no i brak jego, i na razie gdzieś, no tak, nie wygląda to pewnie, na pewno tak, jakby sobie w Prochowicach życzyli, tak? No ale jeszcze jest cała runda, także zobaczymy następny mecz z Kunicami, także u siebie też ciekawie. Na pewno będą chcieli zmazać tą plamę z Bolesławca, w cudzysłowie. No zobaczymy, to też nie może być, nie musi być łatwe spotkanie, tak? Bo Kunice gdzieś tam te punkty jednak zbierają. Tak, też Kunice troszeczkę kadrowo tam odbudowały się, bo końcówkę tamtej rundy miały bardzo, bardzo słabą. Tutaj się odbudowały i
kilku zawodników wróciło, także no, będzie ciekawie. A Konice też wiemy, no, są na takim miejscu, gdzie tych punktów też potrzebują, jeżeli chcą grać w tej elitarnej czwartej lidze. Są na styku, więc. Są na styku, też tam patrzymy na tą drugą, trzecią ligę i tam też nie wiemy, czy się. Nie jest za różowo. Nie jest za różowo. I się, czy się utrzyma szósty zespół, czy się utrzyma ósmy. I tutaj też no, może być tak, że będą wygrywać, będą teoretycznie na siódmej bezpiecznej pozycji, a się za chwilę okaże, że jednak nie, że akurat no, siódme miejsce spada. Siódme i szóste na przykład. Tak. Także tutaj naprawdę trzeba jechać i jak popatrzymy na tabelę, to i no, Polonia też nie ma za jakiejś dużej przewagi. Tak, dokładnie. Tutaj trzeba punktować, tutaj nie można sobie pozwolić na ani moment jakiegoś oddechu, czy no to, jakiegoś zlekceważenia, czy odpuszczenia, tak? Bo to jak złoturia punktuje, tak? To gdzieś tam widzimy. Złoturia, tak. Złoturia. Jeszcze wracając do tematu, no to widać po Apisie, tak, że przed pierwszą kolejką był na czwartym miejscu, tak, z Polonią, a tu nagle trzy kolejki minęły i siódme miejsce, tak, więc... Dokładnie, i 30 punktów i tutaj ta grupa jednak pościgowa. Trzy kolejki wystarczyły, żeby spaść, tak, bardzo, bo, żeby znaczy, może nisko, ale... Żeby problemu, tak, żeby, tak. Bo podejrzewam, że mentalnie kończyli tamtą rundę inaczej, patrzyli bardziej w górę tabeli niż w dół. Tak, teraz już trzeba patrzeć w dół. A teraz już trzeba patrzeć, no, dokładnie. Koło siebie, co się dzieje, kuchnia, tak, i tutaj będzie problem. Nie? Kolejna kolejka, Nowie Środa Śląska, Kuźnia Jawor, Odrascina Bastrzegom, Gryfów Lubań, Karkonosze Sparta Grębocice, Jerzmanowa Jędrzychowice, Prochowice Kunice, Roztoka Kochlice, Bolesławiec Złotoryja. Myślę, że chyba... To takie ciekawe spotkanie, prawda? Bolesławiec Złotoryja na pewno, no i myślę, że no, Prochowice Kunice, tak? Bo no też tak, no, tutaj... po tych wynikach, które teraz były, to też może się dziać. Bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Przechodzimy do klasy okręgowej, no i tutaj lider jest jeden, lider się nie zatrzymuje, lider potwierdza swoją gotowość do gry w czwartej lidze. No tak, Zenit między 9-0 w Kobierzycach. Odjechał na tyle, że praktycznie to już jest... No jest przesądzone, tak, no, to można być. No i tak też rozmawialiśmy tydzień temu o tej Oleśnicy, że odeszło kilku zawodników, że mogą być problemy, że coś tam się zmieniło. No i patrzymy na wynik z Mirkowem 0-4. Dokładnie, tak? 0-4. Czyli... No dużo młodzieży z tego, co dziś tak widziałem między jakby informacjami z Oleśnicy, że dużo młodzieży. Przebudowa, muszę powiedzieć. Tak, gdzieś tam może powiedzieć, że przebudowa, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach. No. No też taka sytuacja, no, robi się w okręgówce, można powiedzieć, no, ciasno bardzo mocno, no ten dół to jest taki, że już tam wiadomo praktycznie, no, można powiedzieć, że już te ostatnie... Od 13 miejsca bym powiedział. Tak, ostatnie cztery zespoły, no już tak są bardzo w trudnej sytuacji, prawda? Marszowice walczą i reszta zespołów, ale to wszystko jest na zasadzie 1-2 mecze i to się wszystko będzie przetasowywać, no, tak? Marszowice dużo wzmocnień, bo przyszedł Rudolf, prawda? Już tam tak, bramki zdobywa, tak. Jedną, dwie nawet. Widziałem, więc Wierzbice też praktycznie można powiedzieć zaszalały na rynku transferowym. Augustyn już teraz w tym spotkaniu ostatnio dwie bramki, dokładnie. Tak. Także no, widać tutaj, że za chwilę może okazać, że taka Oleśnica będzie w takiej sytuacji, że znajdzie się na miejscu gdzieś tam już też, bo w tej okręgówce też. Przez te przetasowania we wszystkich ligach też, dokładnie. Też może się okazać, że w tej okręgówce też trochę tych zespołów poleci, tak? No w tamtej drugiej grupie, no tak, tych wrocławskich zespołów, które ewentualnie by spadły, no gdzieś tam zaczyna się w Kudłowi troszkę zbierać, prawda? Oczywiście. Marcinkowice, Trzebnica gdzieś tam tak balansują. No Marcinkowice, to... no grało tutaj z Parii w Studzie Śląskiej, no bardzo dobry zespół, wyglądał dokładnie. Bardzo dobrze, no a no, pierwsze trzy mecze, trzy porażki, tak? Dokładnie, grupy, więc także, no, i sytuacja już to byli, no, mega ciężka. I już mega trudna, ciężka. Trudna, naprawdę trudna sytuacja, tak? Także w przyszłym roku ta okręgówka może być... Taką, jeszcze mocniejsza niż teraz. Taką drugą, czwartą ligą, tak? Można tak powiedzieć. Tak, także no. też już podejrzewam, że tam w okręgówce większość zespołów patrzy na tą tabelę, patrzy na wyższe ligi, co się dzieje, bo i ci, myślą, którzy czy nawet się byli, utrzymywać, czy nie. Tak, ci, którzy nawet byli gdzieś tam na wysokich miejscach, za chwilę może się okazać, że są już w takiej części do jakby ten, nie, zagrożonej spadkiem i tutaj no, będzie się też dużo działo. Każda kolejka to będą takie mocne przetasowania. Także widać, kto dobrze przepracował, kto się pozmacniał. No niektórzy, zaskoczenie dla mnie jest Polonia Bielany Wrocławski, która przegrywa kolejne spotkanie, dlatego, prawda? Chciałem dość, kolejna porażka, coś niedobrego się dzieje. Tak, może faktycznie postawili na futsal. Czy te trudy jakby praktycznie całej zimy grania w tej futsalu. No, gdzieś tam wychodzą. No zobaczymy. Na razie no, nie wygląda to dobrze. Nawet gdzieś tam kiedyś typowaliśmy, że to może być drużyna, która gdzieś tam o tą czwartą ligę może walczyć. Tak, tak, że gdzieś tam w pierwszej trójce byli, tak? Były takie przesłanki, tak. A tutaj no strata punktowa do wicelidera nie jest duża, są dwa punkty, no ale bardziej patrzymy na te dwa ostatnie mecze, tak, gdzie no, tak, są tak. dwa
dwie porażki po chyba 4-1, tak? Także tutaj no coś nie wygląda tu dobrze. No Wołów druga też, porażka też druga, tak? Porażka, no. Pierwsza no okej, okay, z Międzybożem gdzieś tam pewnie wliczona. Teoretycznie wliczona, tak. Ale teraz u siebie z Wrocławiem, no to jednak chyba wydaje mi się, że gdzieś tam liczyli na jakieś punkty, bo... No bo u siebie trzeba punktować, tak? No okej, lider poza zasięgiem, bo ma dużą przewagę, no ale reszta w naszym zasięgu, no i chcemy zdobywać punkty. No, tak? Zwłaszcza, że jak się gra spotkania u siebie, tak? Prawda? No to dokładnie, tutaj bezwzględnie trzeba szukać tych punktów, bo no, na wyjazdach zawsze jest troszkę ciężej, tak? A tutaj no... No tutaj zabrakło braci Ujazd, bo pojechali na turniej do Zakopanego, więc okazało się, że no... Być może to jest powód, tak, że zabrakło no, znanych w środowisku zawodników i tutaj wpadła porażka, więc... No ale to jest zaskoczenie takie małe, bo Wołów no, szedł w górę tabeli, a nagle się zatrzymał. Więc... No ale pamiętamy, że Bratysławia, prawda, taki zespół niewygodny, agresywny, tak, twardy, więc tutaj twardy, no także... i też taki jakby sportowa złość, bo w pierwszej kolejce przegrali u siebie z Brzeźnem Bratysławia, więc tutaj tak. Jechali do Wołowa z takim mocnym nastawieniem walki i zdobywania punktów, bo też chcą być wysoko. Oczywiście. No i na tą chwilę czwarta pozycja, 31 punktów, także... I też ścisk jest mega, tutaj widać, tak, że no kilka praktycznie punktów, którzy... jedno, dwa spotkania nie mogą być duże przetasowania. Jakby była taka sytuacja, że dwie drużyny awansują do by awansowały do czwartej ligi, to zobaczcie, jaka by tutaj tak, była walka. Tak, tutaj dokładnie, nawet dokładnie. Jeszcze drużyna Brzeźno, Wołów nawet. Wołów nawet może, tak? 7 punktów. No, także tutaj byłoby o co walczyć, ale no to już to takie nasze gdybanie. Wyobrażenia. Dokładnie. Strzelin Żerniki 3-0. No Strzelin tam tak dosyć w składzie jakby trener zamieszał. Przyszło kilka nowych osób, takich gdzieś tam powiedzmy i Zierżeniowa i czwartoligowych takich jakby klubów, więc tam takie wzmocnienia przyszły, tak, że czyli... tak. Troszkę jakby dają sygnał, że chcą zostać na klubówce, tak, że chcą grać, dokładnie. Że nie chcą wracać tam skąd no, przyszli. Tylko pamiętamy, chcą... że Strzelin to taki długo w klubówce, tak, prawda? I w wyższych ligach, więc tutaj drużyna, taka oczywiście. Marka można powiedzieć sprawdzona, więc... No dużo jakby zrobili, żeby w tej okręgówce jakby się utrzymać, więc zobaczymy, jak to dalej się będzie układało, bo na tą chwilę tak, drugie spotkanie, drugie zwycięstwo. Wierzbice, Pałowice 4-0. No Pałowice widać, że problemy, widać, że coś nie funkcjonuje, słabszy sezon. No Wierzbice, tak jak już powiedział Robert, kilka nowych twarzy, tak? Augustyn, dwie bramki. Dokładnie. Także, dokładnie. Nie no, przyszło tam zawodników naprawdę. Osiem transferów, więc... Trener podstawek tam naprawdę bardzo mocno popracował. Popracował, tak. No ale jak z nim rozmawiałem, to mówi, że po prostu już główny ich cele teraz to tak przygotować się już na następny sezon w tej takiej mocnej okręgówce i wtedy znowu powalczyć o gdzieś tam czołowe ligi. Miejsca, tak, między innymi i wrócić gdzieś tam do czwartej ligi. No patrząc na te nazwiska, które jakby się pojawiły i tych zawodników, to jestem jakby skłonny w to jakby... widzieć ten plan, tak, że rzeczywiście tutaj że ma to mogą, sens. Mogą, tak, mogą teraz zamieszać tutaj jakby w okręgówce, w sensie walczyć o te czołowe miejsca. No, Międzybórz, no już chyba podejrzewam, że ciężko będzie komukolwiek go ugryźć, bo myślę, że też się pojawiły nowe twarze, teraz jeszcze bramkarz przyszedł gdzieś tam z przeszłością w Legii, który gdzieś tam ten, także ten skład już taki się robi mocno taki... Nie ma tematu, tylko awans już, a szampany pewnie się chłodzą, więc... Huświk bramki strzela, widziałem. No także, tak, dokładnie. Tutaj nie no, jakości nie głębia składu jest no, naprawdę teraz w Międzyborzu, bo przyszło trzech zawodników z Oleśnicy, gdzie między innymi tak. Najlepszych chyba dwóch strzelców poprzedniej rundy z Oleśnicy, więc tutaj no, jest tam pewnie walka zażarta o miejsce w składzie. Rywalizacja i to od razu widać. No i ostatnie spotkanie w tej kolejce Miękinia, Kuźniczysko 0-8. No można powiedzieć, że Miękini stabilnie, prawda? Tak, no że... Ale taki mały pozytyw, można powiedzieć tak, że poniżej 10, pozytyw. Więc... No tam też się dużo pozmieniało, tak? No, gdzieś tak. Czytaliśmy na stronie, że dużo młodzieży, dużo transferów, dużo tak, nowych tak, twarzy tak. I to takich, jak patrzyłem na te transfery z klubów, nie tutaj ze środowiska, z innego w ogóle Czarni środowiska. Lwówek chyba, tak? Czarni Lwówek, tak. To tak. Też myślę, że będzie im łatwiej grać, tak? Że gdzieś... Nie ma tego. Może za chwilkę nas Pogoń mile zaskoczy i wskoczą takie tam, oby, pierwsze punkty, oby. Punkt. Czekam na Kobierzyce. Jakieś bramki, bo, dokładnie, zdobyte. No kolejne, teraz będzie ciężko, bo jadą do Oleśnicy. Do Oleśnicy, no chociaż nie wiemy w jakiej sytuacji jest Oleśnica, tak? Na razie, to spotkanie dużo pokaże. Tak, Wierzbice, Marszowice, ciekawe spotkanie, Pałowice, Strzelin, Żeliki, Brzeźno, Wołów do Bielan. O, tutaj też taki albo jedni się przełamią, albo drudzy, albo zostanie po prostu remis. Na Międzybórz zagra z Długą Łęką, także też z Mirkowem też ciekawe spotkanie, bo Mirku, tak, pokazał się też. Mirku fajnie się pokazał, widać, że... Tam. Tak.
zadebiutował wysokim zwycięstwem, więc na pewno dobre humory. Ciekawie, dokładnie. No i Serie A, Robert, tutaj gdzie byłeś akurat, to co zapowiedziałeś, tak. Trzy drużyny z czołówki tabeli. Dokładnie, no zaprezentowały się w środzie, prawda? Zaczniemy sobie, dokładnie, zaprezentowało się na centrum, zaczniemy sobie od meczu Rakoszyce-Rokita, 2-5, chociaż do przerwy, jak byłeś, oglądałeś, 2-2 i tak? Tak, tak, no Rakoszyce w pierwszej połowie no, walczyły, tak, starały się, stałe fragmenty były takie, duże zagrożenie stwarzały Rakoszyce w polu karnym Rokity, no i praktycznie pierwsza bramka Marcin Kula z rzutu karnego, strzał, druga powiedzmy za chwilę też bramka zdobyta po stałym fragmencie i główce tam z rzutu rożnego, więc no walczyły Rakoszyce, było widać, że póki jeszcze jakby była ta siła, to starały się jakby tutaj walczyć o dobry wynik, no ale w drugiej połowie już powiedzmy Rokita odjechała i nie wytrzymały tempa. Można było gdzieś tam tak widzieć tą jakby jakość lidera, no chociaż no tak jak mówię, no tak w obronie zdarzały się, że tam te problemy były gdzieś tam, tak? Zobaczymy, jak to będzie na tle no innych zespołów. No też pokazuje to, że stracili dwie bramki, czyli można tak, ich ugryźć, no, można ich zaskoczyć. Dokładnie. I to też zespół, który no, zieloni są, no mają trudny sezon, tak? Są na tej pozycji. Tak, tak. Ciężko mają im się gra. Mają swoje problemy, wiadomo. Tak, mają problemy, ciężko im się gra w tym sezonie, ale zdołali strzelić dwie bramki, tak? Także... No tak, no tak jak mówię, no do przerwy ten wynik naprawdę dla nich był taki pozytywny i gdzieś tam mogli pewnie kibice z Rakoszyc mieć jakieś nadzieje, no ale tak jak mówię, no gdzieś tam w drugiej połowie Rokita wrzuciła ten taki powiedzmy szybszy bieg i odjechała jakby ten tak zielonym, ale no dużo tu mi podejrzewam jeszcze się będzie działo w A-klasie, bo można tak, powiedzieć, jest kilka zespołów, które będzie chciało tam jakby tego lidera mocno pokąsać, więc poskrobać, dokładnie. Więc na pewno nie będą mieli lekko. Bogdaszowice Ciechów 1-2. Mateusz, byłeś na spotkaniu. No, zaskoczenie czy nie? Zapytam jeszcze tylko. Zaskoczenie czy nie? Nie no, powiem szczerze, no Ciechów, tak wiadomo, że walczaki także, więc no. Też nie mają teraz troszkę jakby tam problemy są z kadrą i tak dalej, ale no wiemy, że zawsze Ciechów walczy, tak więc, a Bogdaszowice też mają swoje problemy, więc... Dokładnie, także no więc takie spotkanie. No, myślę, że brawa wielkie i gratulacje dla Ciechowa wygrać, bo tam trudny teren, zresztą tydzień temu Polonia 2 tam grała, także no, wynik był wysoki, ale tak jak mówiliśmy zgodnie, to trzeba było to wyszarpać. To trzeba było to wybiegać, trzeba było wywalczyć i na pewno nie było to łatwe. I tutaj Ciechów wygrywając tam, to myślę, że trzeba chłopakom pogratulować, bo też musieli tam zostawić, nie? Mateusz, chyba kupę zdrowia. Cenne 3 punkty. Tak, tak. No boisko też nie pomagało, tak? No, obie drużyny starały się grać tą długą piłką, bo rozgrywanie nie wchodziło w grę. No bo Gdaszowice wygrywały do pierwszej połowy, do przerwy. Potem w drugiej połowie na sam początku miały sytuację no, 100% sam na sam. Wydaje mi się, że gdyby wpadł strzał na 2-0, no to wpadła bramka na 2-0, to by już ten mecz zamknął się. No ale nie wykorzystana sytuacja, no i Ciechów, jak to Ciechów, potrafi stworzyć sobie swoje sytuacje. Krystian Cedzyński, tak, no akurat w niedzielę nie strzeli bramki, ale w sobotę nie strzeli bramki, ale no są zawodnicy inni, tak, rodzina Łacnych w Ciechowie. Dokładnie, no też fajna sprawa, syn i ojciec tak, strzeli bramki. Także super, tak. Super. No w 90 minucie, tak, Kuba Łacny strzela bramkę na 2-1, no i no Ambrozja, no myślę, że no mógł ten remis mogli wyszarpać, ale no niestety przegrali taki no stykowy mecz, gdzie te punkty mogłyby być ważne, tak, bo wiemy w jakiej sytuacji jest Ambrozja i ten punkt mógłby jakby taką jakby nadzieję wskrzesić w Ambrozję, no ale no niestety Ciechów okazał się lepszy o tą jedną bramkę. No i dla Ciechowa są to mega ważne punkty. Mentalnie na pewno zespół się dźwignie bardzo, bardzo wysoko, bo też gdzieś tam często z Tomkiem rozmawiam, prezesem, to jest trudno, jest ciężko z tą kadrą, zawsze gdzieś tam no nie jest tak, jakby się chciało, bo wiadomo, jak ktoś wkłada gdzieś tam całe serce w to wszystko, no to oczekuje też, żeby ktoś inny tak samo to robił. No, tak. A nie zawsze, zależy wszystkim, dokładnie, żeby to było. Dokładnie, ale nie zawsze tak wychodzi i jednak te problemy się pojawiają, ale tutaj myślę, że no szapoba dla nich i te 3 punkty i jadą dalej, na pewno już w kolejnym meczu wyjdą pewniejsi siebie i w meczu z Wilkrzynem, także też są w stanie powalczyć o 3 punkty. Kolejne spotkanie, Polonia 2 Środa Śląska, Odra Lubiąż 2-1. To już my musimy zapytać, jak ten mecz wyglądał? No mi nie wypada chyba chwalić, nic mówić, tutaj oddam głos Wam, przede wszystkim też Robertowi, myślę, bo był na meczu.
No dobry mecz, tak? Dobry tak, mecz tak, tak. No, takie spotkanie walki, tak, prawda? Tak. No tutaj... Lubiąż dużo stracił, tak, w tym spotkaniu, bo odjechała Rokita, wiemy, że tam jest ta rywalizacja o to drugie miejsce. Wiele się też mówi na temat tego, jak tam nieraz słyszę zawodnicy innych drużyn, czy tam prezesi, czy ktoś tam, czy nawet kibice. No jest Brzeg, jest Lubiąż, no i Smolec, no i tak wszyscy o tych trzech drużynach. No ale tutaj panowie, no myślę, że trzeba to powiedzieć i zasługuje na to Polonia 2. Siódme spotkanie z rzędu zwycięstwo, tak, w lidze. Trzecie miejsce, jeden punkt do wicelidera, także no myślę, że tutaj też klaruje się chyba jakaś drużyna, która no może namieszać. No. Tak, dużo młodzieży w składzie, dużo naprawdę takiego i fantazji i ja tu mówię zawsze tak, takiego grania do przodu, tak? Ale też z tyłu wiadomo, tak? W bramce Łukasz Spring, taka zawsze jest troszkę jakby bufor bezpieczeństwa, taki, bardzo dużo gdzieś taki tam. Taki mur można powiedzieć. Tak, dokładnie. No i też w obronie tam doświadczeni zawodnicy typu Filip Zając, więc tutaj było widać, że jest taka jakość. No i to pokazali w spotkaniu z Lubiążem. Wynik mógł być dwie strony, tak? Bo i Lubiąż miał swoje sytuacje i Polonia miała tych swoich sytuacji dużo. Udało się jakby zdobyć drugą bramkę, przychylić jakby szale zwycięstwa na korzyść Polonii. Bo widać było tutaj naprawdę, że jakby jednemu i drugiemu zespołowi bardzo zależało, żeby tutaj jakby zwyciężyć, tak? Jednak no taki mecz prestiżowy, tak? Pamiętamy tak, te spotkania Polonii z Lubiążem, no to tak wiemy, że to jakieś jest... Jakieś tam trochę... Tak, ta historia jest taka długa tych spotkań i wiemy, że to różnie z tym bywało, dlatego tutaj naprawdę, no i też dużo kibiców, fajna pogoda... Było czuć tą taką atmosferę piłkarską i też fajnie dwa zespoły się pokazały, więc naprawdę super spotkanie. No, dla Odry, czy jeszcze taka jakby stracona duża szansa? Na pewno, ale ja uważam, że jeszcze dużo się wydarzy tutaj. No, 6 punktów, w A-klasie. 6 punktów do lidera, jest, prawda? Tak, 6 punktów do lidera. No, kolejne spotkania gdzieś tam dużo pokażą, tak? No, pamiętajmy też, że Rokita przyjeżdża do Polonii, więc dokładnie, też się muszą nastawić na mega ciężki bój i tutaj może się okazać, że rzeczywiście te spotkanie bezpośrednie między tymi zespołami zdecyduje, ale może tak już być, że już będzie też poza. Nie wszystko zależy od ich nóg, tak? Można powiedzieć, że już muszą też liczyć na potknięcie Rokity. No, teraz w tym momencie to już... No tak to wygląda, no. Dokładnie. To nie zmienia faktu, że fajnie to wygląda, tak? No, ja uważam, że szkoda, że dwa takie zespoły jakby, no, jeden z tych zespołów nie awansuje, tak? Mhm. Jeden z tych zespołów nie awansuje. Myślę, że patrząc teraz na poczynania w okręgówce niektórych zespołów, to uważam, że tutaj byłaby taka jakość dodana, nie? W okręgówce, a no tutaj jest w okręgówce są zespoły, które, no, wiadomo, jakie mają tam swoje problemy i tutaj... Tak naprawdę mogłyby śmiało te dwa zespoły grać wyżej. No ale taka jest piłka. Dokładnie. Takie są jakby zasady, reguły, że takie wchodzi mistrz, przepisy. Więc no trzeba, niestety. Trzeba tego mistrza. Coś można powiedzieć, że coś o tym wie Smolec, tak? Który od lat puka do tej grówki, okręgówki, puka, a zawsze się znajdzie ktoś, kto im ten awans przed nosa sprzątnie. Na samym finiszu. Tak, na przykład. Krok dokładnie. Szybciej i. Więc no, i tak to wygląda. No. Zwycięża, nie? Dokładnie. Kolejne spotkanie, Polonia Bielany 2, Piast Lutynia. Inauguracja dla Lutyni, można powiedzieć, bo tydzień temu walkover z Orzeszkowem. No i 3-1 zwycięstwo. Myślę, że zasługuje to na brawa. Ale zanim przejdziemy do jakiegoś omówienia, zaprosimy na wywiady z trenerami po meczu. Jak trener ocenia dzisiejszy mecz? No ja jestem jako trener drużyny gospodarzy niezadowolony z porażki. Gratuluję za to zespołowi gości, bo był skuteczniejszy w tym meczu. I to tak w skrócie na temat meczu. Dobrze, a jak trener ocenia dzisiejszego przeciwnika? My Piasta znamy jakby już z rozgrywek. Zagrał dobrą, solidną piłkę, ale nie taką, żeby nie można było mu punktów zabrać. Zagraliśmy słabo w obronie i dlatego Piast strzelił więcej bramek, wygrał to spotkanie. Mam pierwsze pytanie. Jak trener ocenia dzisiejszy mecz? Dzisiejszy mecz można pozytywnie ocenić, zdobyliśmy pierwsze 3 punkty z gry. Tydzień temu dostaliśmy walkover, jako zespół Orzeszków się wycofał i bez gry otrzymaliśmy 3 punkty, się zdobyliśmy pierwszy raz na boisku. Pierwsza połowa, można być zadowolony, chłopcy pokazali duże zaangażowanie, chęć iść do gry. Prowadziliśmy 3-0, natomiast druga połowa no to już pozwala mieć dużo do życzenia, spuściliśmy z tonu troszeczkę. I już to za dobrze nie wyglądało. Ale cieszą pierwsze 3 punkty. Pierwszy mecz to jeszcze wyjazdowy. Mamy pierwszą wygraną, nam na pewno napawa optymizmem.
Dziękujemy. Jeszcze drugie pytanie. Jak trener ocenia dzisiejszych przeciwników? No przeciwnik, mimo że przegrał, postawił dosyć trudne warunki i przez 90 minut podjął walkę, także nie było nam łatwo. W drugiej połowie zdobył przewagę. Udało nam się dowieść do końca ten wynik, także przeciwnik nie był aż tak słaby. Kosztowało nas to troszeczkę zdrowia, żeby wygrać tę mecz. No tyle na ten temat. Panowie, udany debiut trenera Maksymowicza na ławce trenerskiej tutaj w naszym środowisku. Zwycięża w swoim debiucie 3-1 z Polonią Bielany. No, ja jestem ciekawy Lutyni, bo tak tą stronę swoją, tak, gdzieś tam pompują. Tak, nawet tworzą taką nową jakość w regionie, nawet, prawda? Dokładnie, budują. Nawet ostatnio, jak tam powiedzieliśmy, że fajnie się przygotowywują, to tam rozpisali nam wszystko, jak to u nich tam wygląda. No także no, to trzeba chwalić, bo ktoś poświęca czas, ktoś się angażuje. No i no, ciekawy jestem teraz właśnie na ten efekt sportowy, prawda? Pierwszy mecz 3-1, pewne zwycięstwo, tak, trener Maksymowicz zadowolony. Dwa mecze, 6 punktów, tak? Także no, start idealny, tak? Także myślę, że no, teraz dobre spotkanie, bo do Lutyni jedzie Polonia 2 Siada Śląska. Także tutaj taki mały sprawdzian, można powiedzieć, dla Lutyni, tak? Także no, zobaczymy. Mateusz, ty? No, ja jeszcze pamiętam odcinek jakby wprowadzający do nowego sezonu, gdzie moimi gośćmi był Jan Van i Kamil Zieliński. I trener Van, wtedy ówczesny trener Lutyni powiedział, że ich celem jest gra w pierwszej trójce, bycie w pierwszej trójce, więc no jeżeli Lutynia chce dalej mieć taki cel i ma taki cel, no to musi wygrywać. No i dzięki temu zwycięstwu przybliżyli się, tak, bo już są razem z Lenartowicami na siódmym miejscu. Wiem, jakie Lenartowice mają problemy, więc być może Lutynia szybko przeskoczy Lenartowice. No 3 punkty brakuje do Wilkrzyna, do Białkowa, więc tu może być bardzo, bardzo ciasno. Akurat wyjdzie tak, że cała gmina Miękinia tu jest blisko siebie. Więc no ważne 3 punkty i no na to Piast musi liczyć, tak, że będzie pokonywał drużyny niżej od siebie w tabeli i na to liczą i myślę, że powoli ta praca owocuje i nowe transfery, które też przeprowadzają, tak, powoli pokazują. Bardzo, bardzo ciekawy, interesujący sposób przedstawiają te transfery. No jest to niespotykane na tym poziomie, więc za to naprawdę szacunek, bo trzeba mieć chęci do robienia czegoś takiego, tak? Niektóre drużyny po prostu wpisują, kto przychodzi, lub nawet nie wpisują, a tu filmiki, tak, trzeba to zmontować, trzeba tu dużo pracy w to włożyć, więc tak, jak najbardziej szapoba i być może to zaprocentuje, tak, w najbliższych meczach i Lutynia być może zaatakuje tą pierwszą trójkę, no może nie pierwszą dwójkę, ale z Polonią, jeżeli na przykład wygrają, no to już się mogą bardzo zbliżyć do tego celu. Tak, jeśli wygrają. Jeśli wygrają, prawda? Oczywiście. Także tutaj też taki fajny... Jest w grze. Dokładnie. Tutaj też jest takie fajne spotkanie dla trenera Maksymowicza, tak? Wiemy, że jest średzianinem, tak? Także tutaj na pewno... Ale sentymentów na boisku nie będzie. Spodziewajmy się, że zaciętego spotkania, znając charakter... Błaskania nie będzie, dokładnie. Charakter trenera Maksymowicza, wiemy, że tutaj no, nie będzie, jakby mówią, miękkiej gry, miękkiej tylko trzeba się nastawić na spotkanie walki, więc na pewno tutaj kibice z Lutyni nie będą zadowoleni. Jakby się to wynikiem nie skończyło, ale na pewno trzeba się spodziewać, że będzie naprawdę fajne, zacięte spotkanie. Dobre spotkanie, dokładnie. Białków 3 punkty za Orzeszków, 3-0. Dopisuję sobie do tabeli. Sobótka wygrywa w Piotrowicach 1-0. Taki też mecz, no dużą stawkę bym powiedział na dole tabeli, tak? Gdzie no Piotrowice jeszcze jakby wygrały ten mecz, to jeszcze tego tlenu by gdzieś tam troszeczkę przyszło, no ale niestety 1-0. Gdzieś tam z opisu z Piotrowic tylko tam czytałem, że no jakby to oni prowadzili bardziej grę, jakby to gdzieś już kwestią czasu było to, że strzelą za chwilę bramkę. Niestety strzela przeciwnik. To często też tak bywa, tak, prawda? Jak gdzieś tam interesujemy się meczami, oglądamy, co często tak bywa, no strzela przeciwnik, później umiejętnie dowozi zwycięstwo do końca i to on cieszy się z tego. No kontrolą gry no nie utrzymają się, tak, no, liczą się punkty. No więc... dokładnie. No. To co w sieci. To co w sieci. Smolec wygrywa w Lenartowicach. Też przeczytałem post przed meczem, właśnie przed tym spotkaniem, to tam w Lenartowicach
tak ktoś fajnie napisał, że chcą się zrewanżować że za tą porażkę, bo tam pamiętamy 2-1 minimalnie przegrali po dobrym spotkaniu, gdzie gdzieś tam nie było takiej dominacji Smolca, co większość by gdzieś tam myślała, bo wiemy jak Smolec potrafi grać piłkę. No ale tutaj myślę, że przyjechała ekipa Kosztowniaka i wyjaśniła sytuację szybko na boisko. Znaczy no na początku Lenartowice wygrywały, tak? Chyba bramka już w trzeciej minucie, ale tak ale już potem już napór był u Smolca i przed przerwą już było 2-1 już potem. Potem już rozpędzony Smolec, no, cztery bramki strzelił, więc już można było powiedzieć, że jest po meczu. No problemy w Lenartowicach kadrowe, widać, że były dwie zmiany przeprowadzone, więc no ciężkie czasy idą dla Błyskowicy. No mamy nadzieję, że jednak się rozkręci w miarę czasu, bo no okej, być może te utrzymanie jest pewne, no ale z takimi wynikami drużyna może popaść w taki no marazm i przyszły sezon może okazać się bardzo, bardzo trudny. Bardzo trudny, no zobaczymy, czas pokaże, na razie jeszcze mamy całą rundę przed sobą. No i ostatnie spotkanie, Wilkrzyn-Osiek 4-3. Jedno zaskoczenie, Osiek wygrywał do przerwy z Wilkrzynem. No właśnie to takie, jak ostatnio wspomniałeś też Mateusz, to chyba już takie nie zaskoczenie, bo tam jednak gdzieś ten Osiek chyba się troszeczkę poskładał, tak? No, gdzieś tam tych bardziej ludzi jest więcej, gdzieś może Osiek walczą, taką zawsze dla nas tą trochę niewiadomą jest, prawda? Gdzieś oni sobie tam z boku, bardziej w tej strefie tamtej żarów, nie żarów, czy trenują, czy rozgrywają te sparingi. No i później dopiero jak zaczynają ligę, to zaczynamy obserwować ich jakby wyniki i gdzieś tam na bazie tego jakieś tam opinie sobie. Tak, no walczą, ale punktów nie przybywa, więc ta sytuacja w tabeli jest mega ciężka. Teraz też przed nimi spotkanie z liderem. Może być ciekawe spotkanie, bo wiemy, że tam specyfika w Osieku jest taka, że trzeba tam jakby przygotować się na ciężką walkę, tak? Tak, dokładnie. Jakie by nie były jakby sytuacja w zespole, to... Chociaż to... Osiek nie wiem, czy będzie grał u siebie, bo teraz grał w Ża... Nie, w Kątach Wrocławskich grali. W Kątach Wrocławskich grali, tak. Tak. W Kątach Wrocławskich grali mecz. Także no, jak będzie mecz w Osieku, no to tak jak Robert mówisz, okay, to tam... No to będzie trudna przeprawa. Tam nie ma miękkiej gry, można powiedzieć. Tam trzeba tam się przygotować ostro. Na... A Wilkrzyn też... Zauważyłem kilka ciekawych transferów, przedstawił m.in. Mateusz Belka, tak, dobry zawodnik. Też chyba teraz 3 asysty i bramka, jak dobrze pamiętam, czy 2 asysty i bramka. Chyba tak, już także pamiętam. Na pewno tak, dużo. Tak, no, większy 2 zwycięstwa, więc tutaj dużo wniesie jakości. Punktują. Też dobre przygotowania, gdzieś tam to można było zauważyć, tak? Jak się śledzi gdzieś tam fanpage'a. Na siłowni pracowali, więc... Tak, także no też jestem ciekawy. No też fajny trener Michał, świadomy, taki naprawdę wiedzący, co chce, żeby zespół grał. No także i też jak gdzieś tam wyczytałem, no zespół, który też miałby aspiracje, żeby iść wyżej, tak? Także no, no zobaczymy, no. Liczymy, że trener Michał... przyjdzie do nas za niedługo i wyjaśni swoje ich cel i ich dobrą formę. Fajnie, tak, raz więc... był, tak, raz był, fajnie się przedstawił, fajnie opowiedział, to teraz trzeba zaprosić i niech dokładnie poopowiada jeszcze więcej, tak? Troszeczkę mamy już teraz, będziemy mieć inne pytania, już teraz możemy porozmawiać o innych celach, o kolejnych planach i... Tak, bo tutaj widać, że Beniaminek się po prostu, no najbliższe miejsce, tak, wśród zespołów. Dokładnie, bardzo dobrze to wygląda, i tak? Tutaj tak, szykuje się rzeczywiście tak mocna ekipa na kolejny sezon. Nawet już na ten jeszcze można powiedzieć, nie, no, tak, to jeszcze tak. Początek rundy, ale jak najbardziej. Kolejna kolejka, Ciechów Wilkrzyn, Osiek Rokita, Rakoszyce Lenartowice, myślę, że też ważny mecz dla Rakoszyc tutaj. I Lenartowic no, też. Lenartowice myślę, że są tak w miarę spokojne, bo mają dużo tych punktów. Bezpiecznie gdzieś tam w tej górnej części tabeli. Smolec Piotrowice to myślę tutaj mecz bez historii może być. Obym się mylił, oby jakaś niespodzianka, tak? Bo lubimy niespodzianki, można powiedzieć. Sobótka Orzeszków to 3 punkty, Sobótka sobie dopisuje. Białków Bielany, ciekawe spotkanie. Lutynia Środa Śląska, no i Lubiąż Bogdaszowice. Myślę, że meczem kolejki Lutynia Polonia Środa Śląska. Bez fałszywej skromności. Nie, no tak, na żarty oczywiście. Klasa A, Legnica, tutaj myślę też wszystko wyjaśnione. Tutaj Błękitni Kościelec nie zatrzymują się, chociaż Bazalt, tak jak mówiłem tydzień temu, ciekawych sporo transferów, ale zatrzymać się rozpędzony Kościelec, nie, który, nie ma opcji. Który jeszcze wzmocniony, jeszcze bogatszy, można powiedzieć, będzie chyba punktował. No w tej kolejce wygrywa na wyjeździe z Kuźnią 2-Jawor 2-0. Bazalt Piotrowice wygrywa 3-2 w Tergoszynie, nie bez problemu. Wiemy, że Tergoszyn też nie zły zespół.
niewygodny na pewno u siebie, gdzie boisko ma, nie wiem, czy rozmiarów jak centrum Śródśląskie, albo i większe. Naprawdę lotnisko. Bardzo strasznie duże boisko i fajnie tam potrafi grać właśnie Partrioszyn, fajny ma tam styl gry. Różana wysoko z Jaśkowicami, no ale Jaśkowice dalej widzimy, że na ostatnim miejscu, więc problemy ich nie omijają, dalej gdzieś ta przebudowa drużyny trwa i dalej są problemy. Proboszczów wygrywa z Lipą, no i Maczyce wygrywają z Otoli 1-0, też opis widziałem. No, cenne zwycięstwo tam na pewno. Nie było łatwo, Zotoria gdzieś cisnęła, gdzieś niby tam z czwartej ligi kilku zawodników. No, bardzo ważne, cenne i takie naprawdę tak, prestiżowe. Takie budujące. Prawda? Budujące, dokładnie. No to początek jest jakby rundy, więc na pewno cenne zwycięstwo. Czyli trzymają jakby poziom, są na fali, po sparingach chyba też tam wszystkie zgodnie wygrali, dosyć wysoko, tak, tutaj z tymi drużynami. Teraz weszli w ligę zwycięstwem, także morale są na pewno wysokie. Męcinka-Wilków 2-2, dobre zacięte spotkanie. Mikołajowice wygrywają z Rakitnicą, Granowice 3-3 z Chełmcem, także myślę, że to by było tyle. W kolejnej kolejce Malczyce jadą do u siebie z Wilkowem. O, to będzie ciekawe na pewno spotkanie. Obie drużyny mają po 30 punktów. Tak, to na pewno będzie fajny mecz. Kościelec Proboszczów i jeszcze byśmy zobaczyli Różana Rakitnica, także no zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijać, na pewno runda się rozkręca, więc tak, tylko pogoda dopisała. Lider raczej nie odpuści, walka o drugą pozycję będzie. Klasa B, grupa siódma. Tutaj mamy Solen Zabłoto, który no, przygrywa wysoko. To inauguracja była, tak? Tak. I tutaj jednak są problemy dalej i problemy nie omijają Solen. 0-12 ze Sportingiem Wrocław. Sokół 2 Smolec przegrywa z Sadkowem. Krzyżowice z Magnicami wygrywają. Kobierzyce, druga drużyna? KP Kobierzyce? No to jest inny twór. Tak, to jest nowy klub, który to powstał. Znaczy, ale chodzi mi, że w Kobierzycach drugi zespół. Tak. No, to jest tam takie pokłosie tych problemów ogólnych i GKS-u w okręgówce i też, że tam no, po prostu doszło do jakichś tam przetasowań, rozłamów i powstał nowy klub, który próbuje tam zaistnieć na mapie Kobierzyc. No zobaczymy, jak to się potoczy. No. Dokładnie. Gela Kikos 2 Solno wygrywa 12-1 z Augustyną i to tak patrzę na tabelę, chyba wysoki wynik. Awans do A klasy myślę, że jest celem tutaj, nie? No ale trzy inne drużyny. Ale no. Trzy inne drużyny chcą awansować też. Dokładnie. Chyba. No Puma wiadomo, tak, że to taki zespół z historią, prawda? Pamiętamy grę w wyższych ligach, więc no pewnie też gdzieś tam nastawienie jest walka. Nie wiem, jak tam było zimą z transferami, ale no będzie się działo, tak? Widać, będzie się prawie. Pierwsza trójka idzie na razie w łeb. Więc tutaj pewnie za chwilę trzeba będzie czekać do jakichś bezpośrednich spotkań lub ewentualnych jakichś niespodzianek. Nie? Niespodzianek, dokładnie. Bo tutaj nieraz potrafią zespoły z dołu tabeli jakby klasa załatwić B, ten awans. Dokładnie, klasa B Legnica. Tutaj też zacięta walka, jednak tak jak zawsze mówiliśmy, ja przynajmniej tak patrzyłem na tą Prochowiczankę, wygrywała te mecze dosyć wysoko i pewnie i tych 13 zwycięstw, ale ten Tyniec Cicha Woda też się trzyma. On też jest... No. Też jest wysoko, ma tylko jedną porażkę, tylko z Prochowicami, tak? Także to są tylko te trzy punkty różnicy. I Tyniec też w pierwszym spotkaniu 9-2 wygrywa z Kawicami. Prochowice w Orkanie Szczedrzykowice 4-0. Dynamo Rusko 6-0. Myślę, że bardzo udana inauguracja. Brawa i tutaj naprawdę fajny wynik i na pewno też taki dający kopa na kolejne spotkania, tak? Żeby jednak zacząć lepiej punktować. Rzeczyca przegrywa 2-1 z Unią Rosochata. Pierwsza bramka Roberta Sobowca, także już zaczął strzelać. Z tego co wiem już. Tak, z tego co wiem, już drugą bramkę już leciała, ale obrońca wybił z linii bramkowej. No i Unia Rosochata strzeliła bramkę z tego co wiem w ostatnich minutach. Także to był zacięte spotkanie. Tak, zacięte spotkanie, ale trener prezes Odry jest tak zmotywowany bardzo, że coraz lepiej to wygląda, także... No po ostatnich meczach tamtej rundy, no pamiętam jakie były wyniki wysokie, tak? Gdzieś tam po tym rozstaniu z trenerem Fudalim nie wyglądało to dobrze. Gdzieś tam pojawiły się problemy. Kadrowe, wysokie wyniki. Dokładnie. A to grali z dobrą drużyną, z Unią Rosochatą, więc... solidnym zespołem, który też kilka lat pukał do A-klasy i zawsze ktoś jednak ten... Jak, podobnie jak ze Smolcem, tak? Można powiedzieć. Zawsze ktoś ten jeden krok zrobi szybciej. Wygrywa z Ryfheum. Myślę, że
fajna sprawa, wygrywa z Pichorowicami, tutaj szacunek dla chłopaków, też widać musieli przepracować troszeczkę zimę, no bo no na stojąco się meczu nie wygra, tak? Trzeba wyjść, trzeba zostawić zdrowia, trzeba wyszarpać to zwycięstwo. No wiemy, że w B-klasie często jak są wyniki na styku, to te mecze są wyszarpane, tak? Gdzieś tam wydarte w tych ostatnich minutach taką ambicją. Tak, ale widać, że chłopaki trenują, bo śmiało wysyłają na swój fanpage cały czas zdjęcia z treningów, także nawet jak ich jest 5-6, to cały czas trenują. To i tak także coś tam się dzieje, dokładnie. A wiemy też, że na plus. W B-klasie 5-6 będzie biegać na takim szybszych obrotach, że tak powiem, to już jest dobrze, tak? To znaczy, że już potrafią zrobić różnicę. Potrafią zrobić różnicę, dokładnie. No i ostatnie spotkanie, Kaczawa 2 Bieniowice, Polder, Damianowo 3-0. Najmianowo przegrywa Bieniowice, druga drużyna, trzecia pozycja. No ciekawe. Startujemy i zobaczymy, co przyniesie Liga. Chełm, Damianowo teraz, Kwietno, Rosochata, Rzeczyca, Konary, Cicha Woda, Prochowice. No ten mecz dużo wyjaśni. Tak, myślę, że ten pokażę mecz dużo wyjaśni i tutaj zobaczymy, czy odjadą na 6 punktów, czy się zbliżą, czy się zrównają punktami. Tak. No i ostatnia. Ostatnia grupa, klasa B Wrocław, no i chyba też jedna z największych niespodzianek, chociaż no patrząc na tabelę nie, patrząc na to co się działo w klubach, jak Mateusz opowiadał, albo to była, no nieładnie mówiąc, ściema, a patrząc teraz na wynik, no to rewelacja, tak, 4-1 wygrywasz z Bukówkiem, Mateusz, Łowęcice. I popatrz teraz, jakby nie ten walkover z Jeziorką, macie 32 punkty, przewagę nad rywalami, no ale trudno, to jest historia. Tak jest, tak. 4-1, pewna wygrana, ten fajny transfer last minute, można powiedzieć, niezła bomba, bo zawodnik z fajną przeszłością, tak, nie wiem czy nie trzecią ligową, tak, chyba, czasami Motowi, Kąty Wrocławskie, także kapitalna jakość do zespołu, no i teraz opowiadaj, jak to wyglądało. No. No to był mecz, jeszcze do początku. Mieliśmy problemy kadrowe i no jednak na ten pierwszy mecz ligowy bardzo duża frekwencja, bo 19 chłopaków, wręcz mogę powiedzieć, że 20, więc cały protokół był zapełniony. Pojawiły się stare twarze, których na sparingu nie było, więc takie pozytywne zaskoczenie. No graliśmy u siebie na boisku, więc po zimie no to boisko no nie należy do najlepszych. No i obie drużyny to wykorzystały w sposób taki, że grały długą piłkę, tak? W 15 minucie Oldboy Polonii Śródśląskiej, z tego co wiem, pan Orlik strzela bramkę z 35 metrów za kołnierz naszemu bramkarzowi, więc to godne pochwały. No ale od tej bramki tak zaczęliśmy z mojej perspektywy delikatnie przeważać. Jakiś tam rzut karny, 1-1 do przerwy. No i w drugiej połowie już myślę, że taka zdecydowana dominacja. Staramy się cały czas grać długą piłką, liczyć na błędy przeciwników i to się na szczęście udało. Godne do zapamiętania bramka Krystiana Bagińskiego z przewrotki z 5 metra. Może nie duża odległość, ale samo złożenie się było no, naprawdę imponujące. No potem czerwona kartka, jakiś rzut karny, no i już byliśmy o wynik spokojni. No jeżeli chodzi o transfer Bartka, to naprawdę jest to nasz brak słów, tak? Zawodnicy no nie spodziewali się, że aż tak wysoki poziom będzie prezentował Bartek, gdzie no w lidze nie grał od 2 lat tak naprawdę. Ostatni mecz zagrał w Lubiążu i no sam było widać, że jest troszeczkę szerszy, to i trochę nadwagi jest, ale no nie zapomnij się grania w piłkę, tak? Szczególnie na środku obrony. No wszystkie pojedynki główkowe, no wydaje mi się, że było ich z 15 i 15 wygrał, a miał no solidnego rywala, jakim jest Patryk Kowalski, więc więc udało się jakby zniwelować przewagę Patryka. Wiemy, jakim Patryk zawodnikiem jest. Na pojedynkach po ziemi, no wiadomo, że to boisko nie pomagało, także czasem odskoczyła ta piłka, ale byliśmy naprawdę mega zadowoleni. Nie wiem, taka jedna malutka ciekawostka, że podczas jakichś tam rożnych to zawodnicy Bukówka musicie kryć tego wielkiego, tak? Więc było wiadomo, o kogo chodzi. No bardzo się cieszymy, że Bartek do nas dołączył, że zgodził się nas wspomóc.
Do czego wspomóc, to już się okaże później, ale... Ja, za nas widzisz? Ale, jaka szybka zmiana? Mogę zabrzmieć jak kierownik Hierzmanowa, pan Marecik, ale no zobaczymy, co pokaże, co pokażą kolejne kolejki. Sezon jest długi. Z drugiej strony też chcieliśmy, żeby ta B-klasa była dużo ciekawsza, jak pokazuje i tabela. Będzie, bo... Dokładnie. Więc... Bo tutaj widać też, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tak, i pierwsi błękitni wskoczyli na pierwsze miejsce. No to tak, jak mówisz, no zapowiada no, ale... się. Robert, myślisz, że w Bukówku już pierwsze jakieś ruchy nerwowe? Nie, no to pierwsza kolejka, no tutaj ta. Ale no taki no wynik, który na pewno daje się tam do myślenia i no też tym bardziej, że widzę, że tutaj Bukówek czeka też teraz znowu kolejne spotkanie ciężkie, bo Błękitni tam też się z tyłu czają. Tak, nawet nie bardzo tutaj, z tyłu. Mówimy tutaj o pierwszej jakby trójce, a no tutaj na czwartym miejscu Błękitni. Z jednym punktem straty. Którzy wiemy, że gdzieś tam wzmocniony, bo wrócił do bramki i też Radek. Jak gdzieś tam widziałem opis nawet ostatnio meczu, to już jest, patrzący, a tak, zasięgu tak, może tak, coś tak, się uda. Nie? Tutaj może się za chwilę okazać, że te przetasowania będą jeszcze kolejne i za chwilę... Nagle Błękitni wyskoczą z tyłu za pleców i będą kapitalna tam... Kapitalna runda, naprawdę kapitalna tak. runda. Jest wiele zespołów. Co jeszcze mało, to te zespoły, które są niżej, czyli Komorniki, Pogalewo czy Krzydlina, one będą niebezpieczne. One będą też chciały urywać te punkty, z nimi nie będzie łatwo. Chociażby popatrzmy na mecz Jerzmanowo-Kusy, tak? No tam było 3-2, czyli... Wiemy, że też Jerzmanowo troszeczkę się wzmocniło, tak? Że doszło dużo młodych zawodników. Fajnej jakości, no ale... W jednej i drugiej drużynie dużo nie młodych wygrali zawodników. 6-0, nie tak. wygrali 5-1, wygrali 3-2, czyli Kusy też prezentuje jakiś poziom, tak? Mówimy o tych drużynach z czuba tabeli, że one mają ludzi, że grają. Jest Patryk Kowalski, jest Ożga, tutaj jest jakiś tam właśnie młodzi, no ale są inne drużyny, też mają ludzi. Dokładnie, też się przygotowywali. 3-2 to też nie jest wynik taki... Kusy dwa razy prowadzili. Dokładnie, także no... tutaj naprawdę no, będzie mega ciekawie. Mega ciekawie. No Krzydlina Mała też tam pompuje się, widzę gdzieś te opisy, to wszystko, relacje. Mm-hmm. Trener Fudali też tam działa, no ale no jednak ta inauguracja tak nie do końca. No ta chwila ciężkiego przeciwnika, tak? No to tutaj taki... Ale wiesz, Robert, jak chcesz coś osiągnąć, jak chcesz podnosić sobie poziom i chcesz być coraz lepszy, no to nie ma ciężkich przeciwników. No nie, no ale może nastąpiło takie przymotowywanie w tym pierwszym meczu. No ciężko powiedzieć, no na pewno wiemy, że mecz był taki... Otwarty, ale mało gry piłką, więcej walki, bardzo waleczny taki, tak? Gdzieś tam przeczytałem. Boiska nie pomagają teraz, no, tak? Trener Sowek pisał wprost, że to był bardzo ciężkie boisko, więc no nie pomagało i no to było... A wiemy, że Chwalimierz umie grać swoją piłkę, tak? Ma swój styl, naprawdę potrafią fajnie po swojemu ułożyć sobie spotkanie i... No tym bardziej tutaj to spotkanie teraz kolejne, czyli Chwalimierz kontra Bukówek. Tak. A w trzeciej kolejce Chwalimierz kontra Łowęcice, także... Od pierwszej kolejki już mamy prawdziwe jakby tutaj... Champions League. Tak, Marszowice KS 2-2. No zaskoczenie, tak? Takie malutkie, bo Marszowice wygrywały nawet 2-0 z KS-em. Więc no, taki zaskakujący troszeczkę wynik, bo Spartan w zeszłej rundzie był no, słabszą drużyną. Wysokie wyniki, ale tutaj z KS-em potrafili powalczyć na własnym boisku. Także taki mały plusik naprawdę. Kulin Ogrodnica 1-5. Kulin ma się dobrze, Mateusz. Tak, także jak najbardziej. Spokojnie, szacunek dla chłopaków. Problemy jakieś tam były, ale widać, że wszystko poszło w dobrym kierunku. Że grają, to jest najważniejsze. No, z Ogrodnicą przegrywają u siebie 1-5. Jerzmanowo, to co mówiliśmy, 3-2 wygrywa z Kusym. No i Komorniki wygrywają z Jeziorką Zachrzów. Nieudany debiut trenera Opałacza na ławce w Zakrzewiu. Za to stary wyjadacz, można powiedzieć, Rafael wie, jak takie mecze wygrywać, wie, co trzeba zrobić. Dwie bramki, chyba nowy nabytek, tak Pasieka strzela w tym meczu. Jak się nie mylę, wygrywa 3-1. No i Komorniki pomalutko 24 punkty, piąta pozycja, także myślę, że też już znając ambitnego trenera Rafaela, już patrzy panowie, do lidera tylko 6 punktów. Jak będzie frekwencja, tak jak zawsze powtarza, jak będzie jedność, to stać nas na dużo. No, coś w tym musi być, tak? No, 24 punkty znikąd się nie bierze. Skąd się musiały wziąć, tak? Także tutaj naprawdę szacunek, kolejne spotkanie.
To, które niedawno było, tak jest. Czyli 2-5 w sparingu. Jest o czym myśleć, czy to była zasłona dymna, czas pokaże. Czy... I dokładnie, to mecz w Komornikach, także na trudnym terenie. No, tak, teraz właśnie Jeziorka się przekonała, że no w Komornikach trzeba jakby nastawić się na to, że trzeba tam jakby nauczyć się gry, prawda? Mhm. Jest takie specyficzne boisko i tutaj przed chwilą oglądałem to spotkanie, no to tak wyglądało, że Jeziorka próbowała grać, próbowała rozgrywać Komorniki, wyjście do przodu, bramka, tak? I ta gra się tak nie... Podobnie jak Chwalimierz, nie? Tak, ta gra się tam też nie układała, dokładnie, no tak... To swoje tak ładnie wyglądało, że tam ta Jeziorka próbowała tą piłkę pchać do przodu, atakować. Komorniki wyjście pod bramkę i kolejna bramka. Także no tutaj trzeba bardzo uważać, tak? Bo małe boisko, wąskie i tutaj naprawdę jakieś wrzuty z autu, to wszystko gdzieś tam wląduje w pole karne i dużo się dzieje, tak? No i w tym polu karnym trzeba być mega skoncentrowanym i to jest taka gra, gdzie Pagę się czuje u siebie dobrze, więc ciężkie zadanie. Tak, byłem dzisiaj na boisku zobaczyć, jak wygląda. Tak, to jest małe, ale jeżeli chodzi o stan murawy, to jak najbardziej na plus, że tak, śmiem twierdzić, że nawet jest jednym z lepszych takich naturalnych boisk aktualnie. Że po zimie widać, że jest dobre. Wiadomo, że ta piłka dalej będzie skakać, ale nie aż tak nieprzewidywalnie, więc myślę, że ciekawy mecz będzie przed nami. Monitoruję cały czas. Zobacz, jak wszystko wróciło, jak mental wrócił, jak umysł, jak motywacja wróciła. To, co po takim zwycięstwie, no jeszcze pewnie, jest wiatr, trzy tygodnie temu, że nie wiem, co to będzie, może nie wystartujemy. Pierwsze spotkanie z Bukówkiem i od razu zobacz. No i to jest właśnie piłka, to jest futbol, to jest właśnie to, co wszystko kochamy. Tak? I tutaj... Jest zaskoczenie, wszyscy oczy, prawda? Tak. Także no tutaj Bukówek naprawdę w Chwalimierzu, myślę, że mecz kolejki, bez wątpienia. O 14 w Chwalimierzu, także... Jeżeli padnie w tym spotkaniu remis, zremisują Łowęcice. Tak sobie tutaj teraz... Dokładnie. I wygra Jerzmanowo, no to odskoczy. No, dokładnie. A już będzie miało taki mały buforek, że może sobie jedno potknięcie gdzieś tam... Jerzmanowo do Jeziorki, podrażniona po porażce, zobaczymy, bo trener Opałasz tam pewnie troszkę jakby już zacznie to inaczej jakby na to patrzeć i może... Się też trener Opałasz też poznaje tą ligę, tak? Tak, no dokładnie. Musi zobaczyć, co jest tutaj taka chodzi. Specyfika. O co tutaj chodzi dokładnie, jak to wszystko ugryźć z której strony, jak jest, to poukładać. Jest tak, specyfika Bundesligi w cudzysłowie, więc to jednak jest walka. Myślę, że ta runda będzie taka sprawdzająca też jego i to, co będzie chciał gdzieś tam później wdrożyć. Pewnie prezes MKU już tam się Bartek zastanawiał po głowie, co tu zrobić, jak tam wzmocnienia już gdzieś z każdej strony. Gdzieś... No niedługo będą dwie niespodzianki, także... No, dlatego mówię, że tutaj super. No, to jeszcze super, tym bardziej wielka radość dla kibiców, że naprawdę każda kolejka gdzieś tam i te miejsca w tabeli, taki ścisk, który pokazuje, że nawet tam pewnie w Komornikach sobie też ostrzą zęby na jakieś... Tak, no tutaj no, sam byś grał. Walkę, tak? Żeby włączyć o tam rozstrzygnięcia. Sam byś grał, byś w drużynie, wygrałbyś mecz, wygrałbyś sparing wcześniej z drużyną, którą będziesz grał. No to co, nie stać nas. Wygrywamy, mamy 27 punktów. Gramy u siebie. I już jesteśmy blisko, tak? Tutaj się przetasują. To wszystko, wiesz, jak każdy trener jest też analitykiem, tak? Zaraz tu tego ci głośno nie powie, z tobą będzie rozmawiać, czego ci nie powie, ale on już ma w domu punkty, trzy tablice rozliczone na wszystkie wyniki. Tak jest każdy trenerem, z nas. No. Z trenerem Rafaelem też tam są w Komornikach ciekawe gdzieś tam powiedzmy transfery i powiem szczerze, że naprawdę no trzeba będzie się nastawić na to, że tam w Komornikach nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, tak. No przekonamy się także. Oczywiście. Zobaczymy, jak będzie mecz wyglądał. Super będą spotkania. Mówię, Komorniki, Łowęcice, Chwalimierz, Bukówek. Myślę, że to takie dwa mecze kolejki. Dokładnie. Będzie się działo. I Bundesliga lepsza od A-klasy, można powiedzieć, tak? Każda liga coś w sobie ma, tak? Każda liga coś w sobie ma. Najważniejsze, że jest ten ścisk w tabeli, że nie ma już takiego lidera, który gdzieś tam uciekł i już... Tu Kościelca nie ma, tak? Dokładnie. Dokładnie. Bo to jednak są te emocje, prawda? I to jeszcze nie jeden zespół, dwa, trzy, tylko tak naprawdę pięć zespołów, które gdzieś tam... Każdy ma szansę. Oczywiście. Do tego czuba tabeli, więc tym bardziej czekamy już na weekend i po weekendzie. Kolejne rozstrzygnięcia. Tak. No a dzisiaj dziękujemy panowie. Udało się godzinkę zmieścić wszystkie ligi. No i czekamy na więcej. Czekamy na kolejne spotkania. I czas pokaże, jaki będzie przyszły sezon. Te ligi się też przetasują, prawda? Bo tak, dużo będzie zmian. Dużo spadków, dużo awansów, także. Podniesie to poziom, czy nie podniesie?
Teoretycznie powinno podnieść, tak? Ja uważam, że podniesie. No, tak patrząc na te spotkania, już tak wracając do tej Polonii z Grębocicami, a teraz w tym Lubaniu, no naprawdę, jeżeli to byłby taki ten poziom, że zostaną takie zespoły właśnie jak Polonia i Lubań i dokoptują te zespoły z drugiej grupy, gdzie wiadomo, co tam się dzieje, tak? No to naprawdę uważam, że to będzie naprawdę takie fajne granie, gdzie tutaj już będzie widać tą różnicę. I... Tylko teraz tak powiedziałem, podniesie to poziom i przypomniał mi się ten prezes Padewski, jak tutaj kiedyś powiedziałem, czy podniesie poziom, a on do mnie powiedział, co to znaczy podniesie wyższy poziom, pamiętasz? Sytuacja, także no tutaj też tak się zastanowiłem, w jakim sensie ten poziom ma być podniesiony. No nam chodzi o jakość gry, tak? Nie, no tak, no na pewno nie będzie takich spotkań, że gdzieś tam wyniki takie 9-0, tak? No to w czwartej lidze, no uważam, że to racja, tak? Bardziej to się wyrówna, nie? Ja myślę, że tak. Powiem tak na przekór, że w czwartej lidze na pewno podniesie poziom, ale ja osobiście uważam, że w A-klasie czy w okręgówce może niekoniecznie, bo w przypadku spadających drużyn, no nie zawsze te drużyny utrzymują tą kadrę. I ta kadra, no tych najlepszych zawodników może znowu chcieć pójść do tej czwartej ligi. I okej, to stworzy tak, że w czwartej lidze będą kadry po 25 osób, ale będą bardzo mocne, a w tej okręgówce czy w A-klasie, to okej, może być więcej drużyn, ale niekoniecznie dużo tej jakości może być. Tak ja osobiście uważam. Obym się mylił, bo naprawdę teraz jest okręgówka bardzo mocna, a klasa nasza też jest bardzo mocna, więc liczę na to, że jakby te drużyny, które spadną, będą dalej walczyć o jak najwyższe cele, tak? Czasem to różnie bywa. Szczególnie, że wiem, jaki teraz jest czas z zawodnikami, gdzie wszystkie są problemy, tak? Więc ciężko. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale do następnego sezonu to jeszcze dużo, więc... Jeszcze trzeba walczyć o awans, nie? Tak, jak najbardziej. Dobrze, na dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.